praktycznie dopiero co troszeczkę rozpakowaliśmy auto i słuchajcie, ale jaja. Wczoraj w niedzielę zamiast 18 otworzyłam 19. O, możecie zobaczyć Bubu. Bubu przysła. Zaraz twój kalendarz też mama otworzy. Tak? Zaraz otworzymy. I otworzyłam 19, także no dzisiaj otwieramy po prostu 18 i dzisiaj mamy naprawdę fajny produkt. Mamy skrob do ciała. To tutaj mamy Warming Ginger Fresh Eucalyptus, tak. Czyli Warming Ginger and Fresh Eucalyptus Sea Salt Body Cream. Fajnie, super. Zdążyłam akurat rozłożyć. Hejka kochani, mamy 20 grudnia i od rana gotujemy bigos. Dostaliśmy z Wojtkiem wczoraj w Osho wędzone śliwki i udało nam się po drodze kupić również takie miksy na suszu, na zupę wigilijną i też zaraz to pójdzie tutaj do gareczka. Tutaj mamy łopatkę już przesmażoną. Dodam za chwilę boczek, aby ten tłuszczyk się z niego wytopił i dał taki fajny wędzony smak. No a o, tutaj takie brzydkie widoki. A ja zaraz zaczynam zbierać się, bo jedziemy na zakupy. O, pupciu wącha, tak? Pupciu. I czas na otwarcie naszego kalendarza. A dzisiaj mamy 20 grudzień. Także otwieramy 20. Gdzie my mamy 20? Markuniu. No nie widzę tej 20. Aha, 20 jest tutaj. I 20. Mamy jakiś kremik. Co my tu mamy? Krem na dzień. Z faktorem 15. I Markunia. Markuś ma dużo zaległych. Markuś ma zaległych z 18. I już ją otwieram. Tak. Mama kalendarz otwiera. Plątałeś. Ok, a więc bigos prawie jest gotowy. Byliśmy na zakupach. Brakujące rzeczy to kupimy w piątek. A teraz zabieram się za ubieranie choinki, która już w jakiejś części powstała. A więc możecie sobie zobaczyć, jak wygląda moja choineczka. A tutaj Bobuś szuka i będzie pomagał, tak? Tak? Nothing you dismay. Remember Christ our Savior.
this present here a little shake. Let me see. Could it be some cologne? All the new my phone. I'm finding out today. Can't wait for Christmas Day. Nie wiem, jak to teraz już było, ale...
15 złotych, a musiałam następne 200 nabierać. Tu mamy renifera za 35 zł. Zakręciłam, bo już teraz nie wiem, dlaczego mam tego za 15 i za 35. Ale jakoś tak, że jest. Przy czym wiem, że jeszcze miałam następny. Aha, okej, okay, wiem. Czyli miałam bon na 100 zł, musiałam zrobić to, zakupić coś za 200, żeby kolejny raz zapłacić tylko 100. I kupiłam oto taką fajną pościel, piękną pościel, ona była w cenie 159 zł. Pościel jest już wybrana, przygotowana na ubranie na święta i pościel była zapakowana w takie siateczce. I tutaj możecie zobaczyć, jaki jest wzór. Są tu takie śnieżniki. Jest to bawełna 100%. Troszeczkę połyskujące gwiazdki i śnieżynki i super będzie się podlatało. I takim trafem, dlatego musiałam znowu wybierać 200 zł i kolejny raz dostałam bon za 100 zł. No i już taka zdenerwowana, desperacja, nie wiedziałam już co kupić dalej, no to pewnego dnia poszłam do zupełnie po co innego, a przyszłam do nas zupełnie jeszcze inny. A więc kupiłam takie to oto piękne bieżniki. Bieżniki również w śnieżynki i tkanina jest srebrna. I te bieżniki były w cenie 99 zł. I przy czym musi być oczywiście znowu zakup za 200 zł. Przy czym zapłaciłam 100 zł. I chyba dobrałam do tego podkładkę, co mi dało 213 zł, a zapłaciłam tylko 113. I tak mi trafem znalazły się oto te zakupy u nas w domu. I tutaj mogę Wam pokazać identyczne poszewki 14,99 Pepco, a te same poszewki w Home & You kosztowały 39,99. I tych poszewek mam chyba 3. Poszewki mam 3. No i w Pepco były jeszcze kubeczki za 7,99 szare i czerwone. Czerwone mamy w Holandii, a szare zostaną tutaj w Polsce. No i mogłabym jeszcze pokazać mi zapis seterek z Mojito. Za 19 zł. Taki fajny. Może się w niego ubiorę w pierwszy lub drugie święto. No i w końcu rozpakowałam to i mogę się zabierać za strojenie domu. A tutaj jest seria z tamtego roku, która była również dostępna w tym roku. Z tym, że bardzo dużo rzeczy było z reniferami. Okej, dajcie to wszystko. I żegnam się z Wami. A, nie otworzyłam jeszcze dzisiaj okienka w kalendarzu.